Po emocjach związanych ze zwiedzaniem Pałacu Moszna udajemy się do Nysy. Po drodze zatrzymamy się przy ogromnym cmentarzu jenieckim, który powstał przy dawnym obozie jenieckim Lambsdorff. Tymczasem mijamy niewielkie miasto Korfantów, założone na przełomie XIII i XIV wieku. Obóz jeniecki Lambsdorff zorganizowano w związku z wybuchem wojny prusko-francuskiej na terenie wcześniejszego poligonu. W pobliżu przebiegała linia kolejowa, co ułatwiło założenie obozu i transport jeńców. Pierwsi jeńcy francuscy trafili do obozu jesienią 1870 roku, a opuścili wiosną 1871 roku. A to linia kolejowa Opole-Nysa, o której wcześniej wspominałem. W tym pierwszym obozie jenieckim więziono około 4000 jeńców. 52 z nich spoczęło na starym cmentarzu jenieckim. W sierpniu 1914 roku otworzono obóz dla żołnierzy państw Ententy, głównie armii rosyjskiej, rumuńskiej, włoskiej, serbskiej, francuskiej, brytyjskiej i belgijskiej. Podczas II wojny światowej powstały w Lambsdorff dwa obozy jenieckie, Stalag 8B-344 oraz Stalag 8F-318. Szachulcowy budynek widoczny między drzewami to dawne kasyno pruskie. Dalej główna brama i droga przez obóz, która się ciągnie kilka kilometrów. W latach 1945-46 Łambinowice były obozem pracy. Przebywali w nim Ślązacy czekający na przesiedlenie, strażnicy obozowi i członkowie organizacji nazistowskich. Stary cmentarz jeniecki nie bez powodu nazywany jest Lasem Krzyży. Przy wyjściu niewielka kwatera zmarłych jeńców francuskich. Kwatera francuska zapoczątkowała pochówek w tym miejscu jeńców z wojny prusko-francuskiej oraz I i II wojny światowej. Po środku kwatery Francuzi ustawili krzyż z inskrypcją pamięci żołnierzy francuskich zmarłych w latach 1870-71. Do lepszej niebieskiej ojczyzny podążają. Na krzyżach nazwiska i daty pochówku. W większości są to pierwsze miesiące 1871 roku. Ten stary cmentarz to jedyny z łambinowickich cmentarzy, na którym prawie każdy zmarły ma swój grób z imieniem i nazwiskiem. W pobliżu kwatery francuskiej znajdują się groby niemieckich żołnierzy przebywających na poligonie oraz nielicznych osób cywilnych, m.in. sanitariuszek z obozowego lazaretu. Podczas I wojny światowej kompleks cmentarny znacznie powiększono. Do 1919 roku przybyło w sumie około 7 tysięcy grobów. Postawiono również kilka pomników poświęconych zmarłym jeńcom. Pomniki ustawili Serbowie, Rosjanie, Brytyjczycy i Włosi. Podczas II wojny światowej na cmentarzu rozpoczęto grzebanie jeńców żołnierzy koalicji antyhitlerowskiej. Brytyjskich żołnierzy ekshumowano i wywieziono do kraju lub na cmentarze centralne. Jedyny pomnik figuralny jeszcze w 1917 roku postawili Serbowie. Inskrypcje na pomniku napisane są w języku serbskim i niemieckim. Stary cmentarz jeniecki w Łambinowicach jest od 2002 roku miejscem pamięci narodowej.